Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję, na którą zapewne wielu z Was czekało, czyli recenzję tego właśnie mikrofonu Razer Siren, czyli nowości od Razera, która skierowana jest generalnie do osób takich jak youtuberzy, podcasterzy, po prostu osoby, które korzystają z takich mikrofonów do nagrywania jakichś gameplay, let's play, poradników i tak dalej, a więc przede wszystkim do takiego grona, jakim jesteśmy my. Wielu z Was posiada też swoje kanały, też tworzycie jakieś materiały, filmy, więc wiecie sami, że dobry mikrofon to już połowa sukcesu. Oczywiście pozostałe części to też dobra jakość wideo oraz ciekawa treść. Natomiast wracając do mikrofonu Razera. W dzisiejszym teście recenzji będziecie mogli posłuchać i o jego specyfikacjach, możliwościach, będą też testy dźwięku. Tak więc rzecz, która pewnie najbardziej Was ciekawi, ponieważ sami chcecie usłyszeć tą różnicę pomiędzy nagrywaniem chociażby przy pomocy kamery, przy pomocy mikrofonu krawatowego, takiego jak ja używam, czyli Rode SmartLav Plus, a właśnie tego mikrofonu, który zapewnia już nagrywanie praktycznie w jakości studyjnej. Tak więc od razu mówię, że nie jest to żaden klon podstawowego Blue Yeti, który jest sporo tańszy, bo kosztuje jakieś 550 zł, a ten mikrofon kosztuje około 200 euro. Więc na polskie pieniądze jakieś ponad 850 zł będzie kosztował. Tak więc jest to już bardziej mikrofon, który bym porównał z Blue Yeti w wersji Pro. Ale to jest oczywiście też temat na osobny, obszerny filmik. Być może będzie czas na nagranie takiego porównania. Może się uda też do testów kiedyś sprowadzić Blue Yeti, może nawet w wersji Pro, albo chociażby w wersji studio, tak więc sobie porównamy. Natomiast dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na mikrofonie Razera. Powiem Wam w skrócie, że w testach mikrofon wypadł naprawdę bardzo dobrze. Osobiście mi się z niego korzystało świetnie. Powiem Wam, że chętnie w swoim studiu nagraniowym widziałbym taki sprzęt, ponieważ jest to spore ułatwienie. To usłyszycie sobie też podczas testów, natomiast bardzo fajne jest to, że mikrofon jest bardzo czuły i mamy 4 wzorce do wyboru, o nich powiem za chwilkę. Chodzi o to po prostu, że nieważne, czy siedzę sobie od niego w odległości metra, czy jest to pół metra, czy po prostu mówię blisko do niego, dźwięk z każdej odległości jest naprawdę mocny, naprawdę czysty. Są jakieś szumy tła, ale u mnie niestety to jest spowodowane tym, że mam tutaj w pobliżu cały czas niestety pracujący komputer, który wytwarza jakieś szumy, wentylatory, wiadomo, powodują hałas, który tam w tle jest wyczuwany. Ale oczywiście to jest rzecz do obrobienia chociażby w Audacity czy innym edytorze dźwięku, dlatego też taką rzecz na etapie montażu filmu można sobie troszeczkę stuningować. Natomiast sama jakość dźwięku, jak usłyszycie, jest naprawdę dobra. Moi drodzy, jeszcze tak szybciutko do testów dostałem też, co prawda, taki pop filtr montowany bardzo prosto, ponieważ wkręcany, natomiast moim zdaniem do takiego normalnego użytku nie jest on za bardzo potrzebny, ponieważ mikrofon, jeśli nagrywamy z odległości tak przynajmniej 20 cm, nie łapie żadnych wybuchowych zgłosek, naprawdę dźwięk jest fajny. Chyba żebyśmy nagrywali naprawdę tak praktycznie face to face z bardzo małej odległości, wtedy taki popfiltr na pewno się przyda. No i kolejna rzecz, którą dostałem, ale niestety nie przetestuję, ponieważ nie mam statywu, to jest taki koszyk przeciwwstrząsowy, bardzo solidny, bardzo ciężki, tak zwany shock mount po angielsku. To jest po prostu rzecz, gdzie możemy sobie odkręcić ten mikrofon, zawiesić na ten gadżet, a potem na statyw i na przykład sobie go opuszczać od góry, tak żeby mieć ten mikrofon gdzieś blisko ust w każdej sytuacji. Tak jak on jest na podstawce, niestety trzeba go sobie gdzieś tam postawić, ustawić, wiadomo, zajmuje to jakieś miejsce. Jeśli ktoś ma odpowiednią ilość miejsca, wielkość studia, wtedy taki statyw naprawdę jest fajny. Ceny tych akcesoriów sprawdzicie sobie na Razer Store, linki wrzucę Wam też pod film. Nie wiem, czy w Polsce to wszystko jest już dostępne tak oficjalnie, natomiast na Razer Store można to zamawiać, ceny są w euro, natomiast możecie je sobie oczywiście przeliczyć. W tej chwili zapraszam Was na taką ogólną prezentację możliwości tego mikrofonu, jego parametrów itd. i za chwilkę robimy już sobie konkretne testy dźwięku. Tak więc zaczynamy część prezentacyjną mikrofonu. Zaraz go Wam dokładnie pokażę wszystkie pokrętełka, funkcje co do czego. Natomiast warto wiedzieć, że jest to mikrofon już reklamowany przez Razera jako mikrofon klasy studyjnej. I faktycznie potrafi on rejestrować dźwięk w 24 bitach z jakością 192 kHz. Dlatego jest to jakość, która chociażby przewyższa mikrofon podstawowy Blue Yeti, więc nie porównujmy tutaj tego mikrofonu Razer Siren z Blue Yeti, ponieważ jest to już jakby nie było pod względem chociażby
jakości nagrywanego dźwięku klasa wyżej. No i mikrofon ten zawiera w sobie trzy kapsuły o średnicy 14 mm. Jest to mikrofon kondensacyjny, jakby kogoś to ciekawiło. Przeznaczony generalnie do użytku domowego, studyjnego. Bardzo polecany dla youtuberów, podcasterów i osób, które chociażby nagrywają jakieś swoje występy, piosenki, instrumenty. Wszystko bardzo fajnie wychodzi. Jeśli chodzi o zasilanie, to podłączany jest po prostu przez USB. Żeby działał, należy też zainstalować oprogramowanie Razer Synapse. Wtedy bez problemu sobie go skonfigurujemy. Możemy tam wybrać jakość nagrywanych plików. Oczywiście warto sobie ustawić na maksymalną. A jak widzicie, kabelek jest w oplocie, jest naprawdę długi, ma ponad 2 metry. I kabelek od samego mikrofonu możemy sobie odłączyć, więc też jest to wygodne. Mikrofon ten nagrywa w paśmie od 20 Hz do 20 kHz, a stosunek sygnału do szumu wynosi 120 dB. Posiada on także wzmacniacz słuchawkowy 16-ohmowy, który oczywiście się przydaje. Jak producent podaje, jest tutaj tak zwane zero latency, czyli sygnał do słuchawek dociera w czasie rzeczywistym, bez żadnych opóźnień i możemy na bieżąco monitorować nasze nagrywanie. Tak więc bardzo fajna cecha. Sam mikrofon, jak widzicie, jest dość sporym urządzeniem. Ma on możliwość wychyłu w obie strony na tej podstawce. A podstawka, moi drodzy, to solidna stalowa konstrukcja, malowana proszkowo, jak widać. Bardzo ładnie to wygląda. Od spodu mamy taki materiał, który zapewnia to, że ten mikrofon dość dobrze trzyma się powierzchni, po prostu nie będzie nam się przesuwał. No i na tym masywnym stojaku zamontowany jest mikrofon, który wykonany jest świetnie. Mamy tutaj aluminium, malowane również metodą proszkową. Mamy logo Razera podświetlane. Zobaczcie to za chwilkę. Mamy bardzo wytrzymałą stalową siatkę mesh. We wnętrzu może dojrzycie te kapsuły. I mikrofon posiada także możliwość demontażu, umieszczenia go na tak zwanym shock mountcie, czyli koszyku antywstrząsowym. To akcesorium nie jest w zestawie, ale można je dokupić. Koszyk jest masywny, stalowy, solidnie wykonany, naprawdę porządna robota. I wtedy mikrofon możemy sobie odkręcić, zamocować na tym i umieścić go sobie na statywie. Tak więc bardzo fajna opcja. Oczywiście, jakby nie było, też przy okazji dodatkowy wydatek na akcesoria. No ale tego niestety nie unikniemy. Jeśli chcemy na przykład mieć ten mikrofon na statywie gdzieś nad sobą, go sobie opuszczać. Dlatego wtedy warto sobie zainwestować w taki też koszyk. No i zobaczcie od spodu. Mamy tutaj kilka rzeczy. Mamy gwint, gdzie możemy chociażby przykręcić pop filtr. Też od Razera, też można go sobie dokupić. Pop filtr przydaje się, jak nagrywamy z bliska, żeby redukować tak zwane wybuchowe zgłoski. Jeśli mówimy z bliska dość głośno, powstają takie uderzeniowe dźwięki, które po prostu źle brzmią na nagraniu. Mamy port mini USB, oczywiście do zasilania, do transferu danych. Mamy tutaj wejście na słuchawki i mamy włącznik, wyłącznik podświetlenia, który za chwilkę Wam zaprezentuję. I zobaczcie, jak sobie podłączymy przewód. Tu już widzicie, że on jest podpięty. Wtedy sobie przełączając odpalamy logo Razera. No, które jakby nie było, wygląda dość fajnie. I mamy pokrętła z tej strony. Do czego są, zobaczcie za chwilkę. Ja sobie pozwolę obrócić ten mikrofon, żebyście widzieli, uwaga, wyświetlacz. Tak więc po kolei. Dolne pokrętło to jest, moi drodzy, czułość mikrofonu, czyli po prostu siła tego sygnału. Jak mocno on wyłapuje dźwięki otoczenia. Jeśli nagrywamy z bliska, warto sobie zmniejszyć. Jeśli jesteśmy pół metra czy metr od niego, warto mieć 3 czwarte, może nawet całość. Natomiast tutaj u góry mamy regulację głośności słuchawek. Mamy taki przycisk, który nam po prostu wyłączy ten mikrofon, odetnie dźwięk płynący z niego. I drugie pokrętło, które widzieliście z tyłu, to jest przełącznik trybów. Tych czterech wzorców, o których powiedziałem. Zobaczcie, w tej chwili mamy kardioidalny, gdzie dźwięk jest nagrywany tylko z przodu, tak idąc do mikrofonu, a reszta jest tłumiona. Mamy tryb dookólny, gdzie dookoła równo jest nagrywany cały dźwięk, nieważne z której strony mówimy. Mamy tryb stereo, tutaj chyba nie trzeba za dużo wyjaśniać. Oraz tryb dwukierunkowy, gdzie nagrywany jest dźwięk przed mikrofonem i za mikrofonem. I moi drodzy, jeśli chcemy prowadzić monitoring, czyli słyszeć w słuchawkach to, co nagrywamy, czy robimy jakiś wywiad, czy gramy na instrumentach, po prostu chcemy mieć pełną kontrolę, wtedy podłączamy sobie słuchawki tutaj do tego portu, słuchaweczki sobie zakładamy
i w tej chwili już na bieżąco, w czasie rzeczywistym, słyszymy wszystkie dźwięki, które nagrywa ten mikrofon. Mamy wtedy możliwość kontroli głośności i samego dźwięku w słuchawkach i samej siły mikrofonu. Możemy też przełączać sobie te wzorce. Dlatego rzecz bardzo przydatna w tego typu już profesjonalnym studyjnym mikrofonie. Ok, to by było na tyle, jeśli chodzi o część techniczną. Teraz bierzemy się za konkretne testy. Oglądajcie dalej. Ok, moi drodzy, w tej chwili jedziemy już sobie z konkretnymi testami dźwięku. Ja już odpalam nagrywanie mikrofonu Razer Siren. Ok, nagrywanie w tej chwili się już rozpoczęło. W tej chwili ustawienie mamy na kardioidalnym, czyli przeznaczonym generalnie do streamingu, podcastów, jakichś nagrań instrumentalnych, czyli po prostu do takich rzeczy, gdzie chcemy, żeby nasz dźwięk był odbierany z takiej trajektorii, czyli po prostu to, co płynie od nas. A tłumione jest wszystko inne, co jest naokoło tego mikrofonu. Tak więc bardzo fajna opcja chociażby do nagrywania takich filmów, ponieważ faktycznie te dźwięki tła, typu jakiś szum wentylatorów, jakieś niepotrzebne hałasy z zewnątrz, są faktycznie nieco stłumione, bym powiedział, że dość mocno stłumione, więc jest naprawdę fajnie. Tak więc porównajcie sobie teraz, w tej chwili idzie dźwięk z kamery przez kilka sekund. Teraz słyszycie już dźwięk z tego mikrofonu krawatowego Rode SmartLav Plus. A w tej chwili znów słyszycie mikrofon Razer Siren ustawiony na wzorzec kardioidalny. I powiem Wam, że w tej chwili zobaczcie sobie. Czułość mikrofonu ustawiona jest na połowę, czyli jest naprawdę dobrze. Jeszcze się troszeczkę odchylę. W tej chwili mamy tutaj odległość już około metra, więc naprawdę dużo. Komputer cały czas pracuje, tak więc nie jest za cicho i możecie sobie porównać. Ja w tej chwili jeszcze zwiększę tą czułość do maksimum. Dobrze, w tej chwili mówię z tego metra już z maksymalną czułością, więc myślę, że jest naprawdę dobrze, głośno i wyraźnie. No a teraz przybliżę się z powrotem i słyszycie, że jest już naprawdę, naprawdę głośno. Jeszcze troszeczkę może się przybliżę. No i w tej chwili myślę, że jak już jest taka odległość albo jeszcze bliżej, przydałby się czasami pop filtr. Natomiast tak jak mówiłem, z większej odległości nie ma z tym żadnego problemu. Ok, teraz jeszcze mały test z pop filtrem. Raz, dwa, trzy. Test mikrofonu Razer Siren z pop filtrem. I widzę tutaj, że poziomy nagrania są bardzo wysokie, już ta skala praktycznie wychodzi poza podziałkę tego programu, ale myślę, że ten popfiltr naprawdę dobrze się sprawuje. Ok, więc to był mały test tego popfiltra. Myślę, że gadżet, który może się przydać tylko jak nagrywamy z bliska. Z daleka nie miałem żadnych problemów. A teraz, moi drodzy, zmniejszymy sobie troszeczkę czułość, tak myślę, że do 2/3. Ok, i przetestujemy też inne wzorce. W tej chwili mamy wzorzec dwukierunkowy. Jak słyszycie, mój głos się troszeczkę zmienił i działa to tak, że nagrywany jest dźwięk w tą stronę, czyli ja, i to, co by było po drugiej stronie. Na przykład gdybym robił z kimś wywiad lub gdyby ktoś robił ze mną wywiad, po drugiej stronie siedzi jakaś osoba, ja siedzę tutaj i nagrywamy sobie spokojnie wywiad. Ktoś mówi, ja mówię, natomiast dźwięki dochodzące z boków są również wyciszone. Tak więc też taka dość fajna, dość przydatna opcja. Teraz mamy dźwięk tak zwany omnidirectional, czyli po prostu dźwięk dookólny, zbierany równo ze wszystkich stron przez ten mikrofon. Również jakość tego dźwięku, barwa mojego głosu mogła się troszeczkę zmienić. Słyszycie bardziej troszeczkę takie echo, przynajmniej tak mi to się wydaje w słuchawkach. Mam nadzieję, że na tej ścieżce już wklejonej do filmu będzie to słychać podobnie. Natomiast to jest taki po prostu zwykły tryb, jeśli chcemy nagrywać na przykład rozmowę kilku osób, powiedzmy, że mamy kilka osób w pokoju, siedzą w różnych miejscach i wtedy każda osoba, która będzie mówić, nieważne z jakiej odległości, czy będzie z tej strony, czy z tamtej, to będzie równo słyszalna z pozostałymi uczestnikami takiej, powiedzmy, konferencji. No i ostatnia opcja, czyli po prostu dźwięk stereo. Nie muszę tutaj chyba tego opisywać. W tej chwili dźwięk po prostu jest rozbijany na dwie ścieżki i ja to widzę w tej chwili na programie do nagrywania, że jeśli na przykład przesunę się w tą stronę, to prawa ścieżka jest mocniejsza, lewa jest słabsza i tak samo jeśli zrobię w tą stronę. No dobrze, moi drodzy, a teraz jeszcze troszeczkę dźwięku stuningowanego. W tej chwili włączam odszumianie poprzez program Audacity, nałożone to będzie na film i nagrywamy w trybie kardioidalnym, czyli dźwięk idący ode mnie jest najmocniejszy. W tej chwili możecie słyszeć, że szumy tła zostały już zniwelowane.
No i myślę, że głos się za dużo nie zmienił, więc jakość tego nagrania pozostała dokładnie taka sama. Przy okazji też trzeba pochwalić opcję monitoringu. Fajnie, że możemy podpiąć sobie słuchawki i na bieżąco słuchać tego, co się dzieje z tym mikrofonem, jak nagrywamy, jak głośno jest to nagrywane, jaka jest siła sygnału po prostu. Możemy też sobie kontrolować oczywiście głośność w słuchawkach, tym suwaczkiem, który wam pokazywałem. Z tego bardzo fajna opcja. Na trybie dookólnym myślę, że szumy są troszeczkę większe, tak przynajmniej to brzmi w słuchawkach, więc w tej chwili też otrzymam nagranie i możecie posłuchać sobie, jak to wygląda w tym trybie takim, powiedzmy, konferencyjnym. No i teraz tryb stereo. W tej chwili otrzymam. Możecie usłyszeć różnicę. Szumy powinny być już znacznie, znacznie niższe. I jeszcze ostatni tryb bidirectional, czyli dwukierunkowy nam został. Ok, odszumiamy, czyli ten tryb do wywiadów, czy chociażby do jakichś nagrań w dwie osoby, czyli na przykład jedna osoba gra na gitarce z tej strony, a druga osoba, powiedzmy, z drugiej strony śpiewa i też fajnie nam się to nagrywa, a wszelkie dźwięki z innych stron zostają wytłumione, więc skupiamy się na tym faktycznie, co ma być nagrane. Ok, myślę, że w tej chwili te testy możemy już sobie powoli zakończyć. Mieliście okazję posłuchać na pewno sporo sampli. Teraz zapraszam Was na dalszą część tej recenzji. Dobrze, moi drodzy, pozostaje powoli zmierzać w kierunku podsumowania testów tego mikrofonu. Dowiedzieliście się o nim, myślę, naprawdę dużo. Słyszeliście różne testy dźwięku, które wypadły moim zdaniem naprawdę korzystnie dla tego mikrofonu. Co do mikrofonu muszę powiedzieć tak, wykonany jest po prostu świetnie, rewelacyjnie, jest masywny, jest porządnie zrobiony. Każdy szczegół to po prostu jest taki sprzęt naprawdę z wyższej półki. Co do nagrywania, bardzo fajnie, że mamy cztery wzorce, możemy to sobie dopasować do różnych sytuacji, które oczywiście mogą się nam przydarzyć. Mi osobiście najbardziej pasował tryb kardioidalny, czyli ten tryb, gdzie po prostu dźwięk, chociażby moja mowa, jest najlepiej zbierany, a tłumione dźwięki otoczenia. Bardzo fajny, myślę, do nagrywania filmów, świetna opcja. Co mi się jeszcze podoba, że mikrofon bardzo dobrze nagrywa, nieważne czy jestem metr od niego, czy pół metra, czy korzystam bezpośrednio, bardzo blisko, mając ten mikrofon. Wtedy przydaje się oczywiście popfilt, ale też dźwięk jest po prostu prawie że doskonały. Szumy jakieś tam się pojawiają, słyszeliście sami, natomiast jest to wszystko do zniwelowania, przynajmniej w dużym stopniu, w oprogramowaniu podczas edycji filmów, więc myślę, że nie jest to jakiś wielki problem. Kolejne plusy, nagrywanie w 24 bitach, 192 kHz. czyli wyżej niż nagrywa chociażby Blue Yeti ten podstawowy. Mamy opcję podłączenia słuchawek, to jest też w tych droższych mikrofonach, natomiast opcja jak najbardziej przydatna, fajna, regulacja głośności słuchawek, wyłącznik mikrofonu. Mamy wyświetlacz, który nam podpowiada, co aktualnie mamy włączonego i mamy też regulator siły tego mikrofonu, który się naprawdę bardzo przydaje, ponieważ jeśli jesteśmy blisko, wtedy warto sobie ściszyć, więc naprawdę fajnie te cztery wzorce, to jest świetna rzecz. Mamy tak naprawdę cztery mikrofony w jednym w tym momencie, dlatego to się ceni. I ostatnia rzecz, taki powiedzmy gadżet, oczywiście logo Razera. Są osoby, którym jest ono kompletnie obojętne, ale są też fani tej marki, którzy po prostu lubią na takie logo chociażby popatrzeć, dlatego też pewnie dla nich zostało to podświetlone, tak dość dobrze zaznaczone. No i myślę, że to jest fajna ozdoba tego mikrofonu, generalnie czarny mikrofon, zielone akcenty. Myślę, że wizualnie też to fajnie wygląda. I pamiętajmy, że mamy fajne akcesoria, oczywiście też swoje kosztujące, czyli popfiltr i ten shock mount, czyli koszyk przeciwwstrząsowy do statywu, który oczywiście też się potrafi bardzo przydać. Co jest niefajne, niestety Razer robi sprzęt porządny, naprawdę wysokiej jakości, natomiast ceny tego sprzętu, tym bardziej tego mikrofonu, jak przyznacie na polski rynek, polską kieszeń, są naprawdę wygórowane. Fajny sprzęt, ale niestety trzeba włożyć na niego sporo kasy. Myślę, że jeśli ktoś nagrywa dużo filmów, to taki wydatek się zwróci po kilku miesiącach. Natomiast jakby nie było, jest to dość duża inwestycja. Tak więc generalnie jak dla mnie mikrofon Razer Siren to praktycznie sprzęt bez wad. Jedyną wadą jest jego bardzo wysoka cena. Niestety dla wielu potencjalnych nabywców może to być przeszkoda nie do przeskoczenia. Natomiast jak już ktoś szarpnie się na taki mikrofon, myślę, że będzie naprawdę zadowolony z jego możliwości. Ja osobiście z testów, z użytkowania jestem naprawdę zadowolony i w tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że jest to najlepszy mikrofon, jaki miałem w testach w ogóle. Być może jeszcze kiedyś zobaczycie na moim kanale testy mikrofonów też z takiej wysokiej półki i cenowej, i jakościowej, więc sobie będziemy mogli wtedy porównać co nieco. Myślę, że w dzisiejszej recenzji będziemy zmierzać już powoli do końca. Za chwilę zobaczycie jeszcze planszę z podsumowaniem, czyli zalety i wady tego urządzenia.
Pozostaje mi także zaprosić Was na inne filmy, których nie brakuje na kanale. Jest już tego ponad 450. Codziennie nowy film, więc na pewno nie zabraknie materiałów do oglądania. Tak więc mam nadzieję, że na kanał będziecie zaglądać często. Na dzisiaj dziękuję Wam i pozdrawiam Was. Cześć!